Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Ziołowa Apteka. Dzisiaj porozmawiamy o surowcu zielarskim, który występuje powszechnie w całej Europie, ale w różnych krajach ma różne nazwy. Czasami są to nazwy tajemnicze. Ziele to zwane jest w niektórych krajach zieleń świętego Jana, dlatego że kwitnie w okresie nocy świętojańskiej, potem rozkwita jeszcze do około połowy września. Ziele to w Polsce znane jest pod nazwą dziurawiec. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy na to ziele pod światło, na liść tego surowca, to widzimy takie małe przejaśnienie, jakby dziurki. Z tym wiąże się zresztą ludowa legenda mówiąca o tym, że ziele to, które było w ludowej medycynie stosowane do odczyniania uroków, tak znienawidził szatan, że swymi pazurami podrapał te liście i stąd te dziurki. Dziurawiec w Polsce rośnie pospolicie na całym Niżu oraz w dolnych partiach górskich. Do celów leczniczych zbiera się świeżo rozkwitające, dobrze ulistnione górne części łodyg długości do 25 cm i suszy jak najszybciej w miejscach zacienionych i przewiewnych. Ziele dziurawca zawiera czerwony barwnik hiperycynę. Uważa się, że hiperycyna jest główną substancją odpowiedzialną za przeciwdepresyjne działanie dziurawca. Dziurawiec zawiera także flawonoidy o działaniu moczopędnym i wzmacniającym naczynia włosowate, a także olejek eteryczny o własnościach rozkurczowych i przeciwbakteryjnych. Znajdujemy się na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego, a gospodynią tutaj jest pani Teresa Kurzyk. Pani dyrektor, w dawnych czasach, na terenach wiejskich zwłaszcza, nie stosowano czegoś takiego, nie pito czegoś takiego jak herbata naturalna czy kawa. Zioła, napary ziołowe służyły do gaszenia pragnienia, do popijania pokarmów, a przy okazji leczyły, choć może niektóre osoby, które to piły, nie miały tej świadomości. Wiem, że takim surowcem zielarskim szczególnie ulubionym przez ludność tutejszą było ziele dziurawca, dlatego że herbata z tego surowca zielarskiego jest pięknie czerwonym zabarwieniem. Faktycznie funkcja ziół nie do końca była rozumiana. Dlatego też, jako że herbata w naszym sensie rozumiana jako napój, niestety była zbyt droga dla tej społeczności mieszkającej na terenie tej biednej Galicji, dlatego najczęściej stosowano jakby takie własne produkty. Taki napar z takich roślin dawał na pewno jakieś wrażenie smaku. Niekoniecznie chodziło tutaj, aby się leczyć. Nie bez kozery zacząłem swój wywód i swoją rozmowę na temat dziurawca, dlatego że jest to zioło tajemnicze. Już nawet w różnych kulturach jest nazywane w różny sposób. Nazwa dziurawca jako ziele świętojańskie wzięła się stąd, że przede wszystkim dostrzegano jego działanie magiczne, ale nie tylko. Tak jak Pan słusznie zauważył, bardzo istotna była sfera działania już jako zioła faktycznie spożywanego w celach farmakologicznych. Często podczas sobótek, czyli zwyczajów, jaki obchodzono noc świętojańską, noc przesilenia, noc bardzo ważną, palono ogniska. I kobiety, które były pannami lub też w najbliższym czasie miały wyjść za mąż, podczas tego ogniska mogły tańczyć przepasane tylko i wyłącznie utkanym pasem z bylicy piołunu oraz właśnie ziela świętojańskiego. Uważano również, że w tą noc diabeł ma ogromne możliwości, stąd zabezpieczenie właśnie przez ziele świętojańskie. Ale to nie tylko wtedy było ważne. Drugą strefą, gdzie ziele świętojańskie, mówiąc dzisiaj dziurawiec, miało bardzo duże znaczenie dla medycyny ludowej, to był okres połogu. W dawniejszych czasach kobieta po urodzeniu dziecka miała okres tak zwanego połogu, czyli 40 dni, kiedy nie można było się praktycznie do niej zbliżać. Po 40 dniach następowało tak zwane oczyszczenie, czyli szła do tak zwanego wywodu. Szła do kościoła, ksiądz odprawiał odpowiednią modlitwę, a szła do tego kościoła z gromnicą, która była opleciona zielem świętojańskim. Dlatego, że będąc kobietą, która jeszcze nie przeszła jakby ze strefy profanum do sakrum,
mógł do niej diabeł w każdej chwili przystąpić. Dziurawiec zwiększa w naszym mózgu poziom serotoniny i dopaminy, co skutkuje tym, iż poprawia nam się nastrój. Te własności dziurawca wykorzystywane są w leczeniu i suplementacji w takich schorzeniach jak depresja, ale także w takim problemie jak chandra i pogorszenie nastroju w okresie jesienno-zimowym. Dziurawiec również wykorzystywany jest w przypadku leczenia otyłości. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy są otyli, dużo wolniej uzyskują satysfakcję po jedzeniu pokarmów, więc poprawa ich nastroju wydaje się być kluczowa. Jeżeli uzyskują wolną satysfakcję po jedzeniu pokarmów, to muszą tego pokarmu zjeść więcej. A więc stosowanie poprawiających nastrój ziół, a takim ziołem jest dziurawiec, jest istotnym elementem terapii otyłości. Dziurawiec stosowany jest skutecznie także w leczeniu bólów głowy. Poprawia on koncentrację, sprawność intelektualną. Ostatnie badania, które pojawiły się w literaturze naukowej, mówią o tym, że dziurawiec może być wykorzystywany nawet w leczeniu choroby Alzheimera. Inny kontekst działania dziurawca to działanie na przewód pokarmowy. Wykorzystywany jest w leczeniu jelita drażliwego, pomaga pracę wątroby, wydzielanie żółci, poprawia trawienie. To jest taka główna, tradycyjna forma leczenia preparatami dziurawca. Dziurawiec może być także wykorzystywany zewnętrznie. Robi się z niego wtedy olej dziurawcowy i ten olej dziurawcowy wciera się w bóle, przy bólach kręgosłupa, stawów. Może być stosowany także w chorobach zapalnych skóry. Stosując preparaty z dziurawca, należy unikać nadmiernego nasłonecznienia, ponieważ zwiększa on wrażliwość na promienie ultrafioletowe. O stosowaniu preparatu z dziurawcem należy poinformować lekarza, jeśli używa się innych leków, ponieważ może on zaburzyć ich działanie. Powinno się także przerwać stosowanie dziurawca na minimum 10 dni przed planowaną operacją. Ziele dziurawca możemy stosować pod różnymi postaciami. Jedną z tych postaci jest herbata, czy napar z ziela dziurawca. I tutaj mamy taką saszetkę zawierającą ziele dziurawca. Zalewamy go wrzącą wodą, gorącą wodą i czekamy około 5 minut. Po 5 minutach napar jest gotowy do spożycia. To jest taki surowiec, który głównie działa w przypadku trawiennych zaburzeń. Innym rodzajem przetworu z dziurawca, tutaj właśnie mamy taką gałązkę dziurawca, do przetworów używa się tą górną część powyżej mojej dłoni. Jedną część dziurawca zalewa się 5 częściami 70% alkoholu i maceruje około 2 tygodni, często mieszając. Potem zlewa się ten ekstrakt, a to ziele wyciska się przez gazy. Ja mówię oczywiście, jak to się robi w warunkach domowych, w warunkach firmy farmaceutycznej wygląda to troszkę inaczej. Jeszcze innym surowcem jest surowiec nazwany olej, składa się z olej dziurawcowy. Ten olej dziurawcowy, Państwo widzicie, ma taki piękny czerwony kolor, bo to już jest gotowy produkt, ale to produkcja tego oleju jest niezwykle alchemiczna, dlatego że zbiera się dziurawiec, zalewa się go olejem w stosunku jedna część dziurawca do 4 części oleju. Może być to olej z pasty winogron, to jest szczególnie dobry i kilka tygodni się maceruje, ale niezwyczajnie. 2-3 godziny w ciągu dnia należy podgrzać tą substancję do 50 stopni i schłodzić. Można też wystawiać na słońce, ale wtedy trzeba ochronić tą butelkę czy to naczynie przed promieniami ultrafioletowymi. Po czasie zobaczymy, że olej zmienia kolor zrazu na różowy, potem coraz bardziej czerwony, aż w końcu uzyskuje się tak niezwykle intensywnie czerwony kolor. I ten olej dziurawcowy jest znakomitym środkiem do leczenia bólów stawów, bólów kręgosłupa, ale także stanów zapalnych skóry.
Podsumowując, ziele dziurawca występuje dość powszechnie na terenie naszego kraju. Zbiera się go od nocy świętojańskiej, czyli końca czerwca do połowy września. Można go stosować w postaci naparów ziołowych, nalewek, ekstraktów suchych. Może być stosowany w przypadku chorób depresyjnych, wtedy dobrze go łączyć z korzeniem żeńszenia. Można go stosować w przypadku zaburzeń trawienia, wtedy dobrze się komponuje z bożym drzewkiem, miętą czy innymi surowcami tego typu. Zachęcamy do zbierania dziurawca, bo występuje powszechnie, i zaopatrywania w niego swej domowej ziołowej apteczki. Do widzenia.